Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z kolejnym mierzymy oczywiście fashion nowe. I dzisiejszy temat to jest temat taki wiosenny. Wybrałam sobie dużo takich rzeczy właśnie na wiosnę, już na takie cieplejsze dni, jakieś spódniczki, sandałki i tak dalej. Takie po prostu cieńsze rzeczy. Także kochani, nie przedłużam i zaczynam. Mam tutaj całą torbę, więc jedziemy z tym tematem. Pierwsza rzecz. O, nie mogę się doczekać, jak po prostu to ubiorę. To jest spódniczka plisowana, słuchajcie, taka ala skórzana. Jest po prostu przepiękna. No, przepiękna. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Jest tutaj zameczek, a tutaj te haftki mamy, nie wiem do czego. Może tutaj powinien być jakiś łańcuszek, ale nie, nie ma. Dziwne, bo tutaj chyba powinien być łańcuszek. Nie ma, niedołączony. Dziwnie. Ale ja w sumie mam łańcuszek, więc gdzie jest skądś inąś, więc może dopasuje. No dobra. Kolejna rzecz tutaj do tej spódniczki, najlepiej skórzanej, to taka koszula. Super. Taki wzór a la Versace. To tutaj można sobie zawiązać albo blisko szyi, albo właśnie tak luźno, luźno. Nie jest to syntetyczny materiał, słuchajcie, bardzo fajny materiał. Zaraz sprawdzę skład, bo naprawdę jest sztos. I zawsze jak chcę sprawdzić i wam powiedzieć i być profesjonalna, to nie ma metki. Jedyna metka jaka jest, to to, żeby ją prać w zimnej wodzie i w suszarce tylko i wyłącznie na takim małym gorącu. W każdym razie nie wiem dlaczego, wydaje mi się, że jest to bawełna i to bym powiedziała, że w 100%, bo naprawdę odczuwam, no gdzieś tam znam się na tych materiałach, wiem jak syntetyk, wiecie, jak go czuć. A kolejna rzecz to są buty. Wziąłam jedną parę butów. Boże, jakie one są piękne. To są takie sandałki. I zobaczcie, to jest wszystko cyrkonia. Wiecie jak się to... Ja idę po flash, bo ja zawsze muszę takie rzeczy z flashem po prostu testować, bo inaczej to nie jest prawdziwy test. Dobra, jesteście gotowi? Nie wiem, czy to i tak, tak zobaczycie. Patrzcie, jak się to mieni. Diamenty. Ja pierniczę, no to jest taki kosmos, że po prostu ten, ale powiem wam, że mimo wszystko wydaje mi się, że będą wygodne, dlatego że to jest platforma i mimo wszystko nie jest to takie wysokie, także mam nadzieję, że będą wygodne. Ok, kochani, i mam tą koszulę i tą spódniczkę na sobie, bardzo mi się podoba, cały czas nie wiem, o co chodzi tutaj z tym, z tymi tutaj szlufkami. Tutaj mi się ona tak trochę nie układa, nie wiem dlaczego, może przez ten zamek, może ona musi, wiecie, może trzeba ją jakoś ułożyć tak ten, ale powiem wam, że bardzo ładna, bardzo mi się podoba jej kolor i wydaje mi się, że też do tej koszuli. Ta koszula jest naprawdę świetna, zobaczcie, mamy tutaj taki ala dodatkowy choker, możemy sobie, wiecie, to tak bardziej zawiązać. Bardzo elegancka, super outfit. No i słuchajcie, mam na sobie też te buty. I jestem po prostu, jestem w szoku, jak są wygodne. Tak wyglądają. No po prostu ten outfit po prostu jest cudowny. Widzę się w nim na przykład, wiecie co, na kolację. No po prostu przepiękny. Kocham. Kocham, kocham, kocham. W całości po prostu cudo. Tak wygląda całość. No super, nogi by się bardziej przydało opalić, ale i tak jest ok. Nie no, mega.
Nie no, te buty, szok. Bardzo mi się podoba ten outfit, koszula super. Taka spódniczka też, coś innego, jeszcze czegoś takiego nie miałam. Także mega. Kolejna rzecz. W ogóle wzięłam dużo takich nudziakowych odcieniach. O Jezus, jaki materiał. A, cudny. Słuchajcie, to jest kombinezon. Kombinezon taki lejący się. Tutaj przód to jest taka ala woda. Tak właśnie się układa w stylu wody. Ramionczka oczywiście są regulowane. Także fajna rzecz na wiosnę. Dlatego, że tutaj on jest, ma pełną długość nogawek. Zobaczcie, jaki piękny kolor. I na to po prostu, jak będą chłodniejsze dni, no to nawet możemy założyć, słuchajcie, marynarkę, kurteczkę i będzie spoko. Jest tutaj też pasek dołączony i są kieszonki. Także przepiękny, przepiękny jest ten materiał, przepiękna rzecz. Nie mogę się doczekać, jak już ją założę. Słuchajcie, ten kombinezon to jest luksus. Jak ja się w nim czuję, to nie macie pojęcia. Ten kolor, ten materiał, jak on się błyszczy. Piękny ma ten dekolt, słuchajcie. Fajnie, że ma kieszenie. Wydłuża mi po prostu nogi. Pomimo tego, że te nogawki są szerokie, to no, wiadomo, też mam wysokie buty. Zobaczcie, one są jednak wysokie. No ale ja po prostu się czuję jak modelka. Jak modelka. Pięknie, po prostu pięknie. Powiem wam, że pomimo tego, że materiał nie jest gruby i ja zawsze wydawało mi się, że w satynie to zaraz będzie widać moje jakieś niedoskonałości, jakiś celulit. Nieprawda? Fajnie, fajnie to wszystko wygląda, fajnie się w tym naprawdę czuję. Paseczek oczywiście możemy sobie wymienić, bądź nawet być bez, bo tutaj jest gumka ściągająca. Także wow. Kolejna rzecz to, to jest marynarka. Nie mam jeszcze marynarki w takim kolorze. Mamy też zapasowe guziczki oczywiście. I słuchajcie, ona jest w takim właśnie, nie mam takiego, ale super jest materiał, słuchajcie, gruby, porządny. To nie jest, wiecie, marynara chińska. Tutaj mamy usztywniane te, no, barki. Znaczy ona jest może produkowana w Chinach, źle powiedziałam. Teraz jest wszystko produkowane w Chinach, tylko po prostu to też zależy od marki, tak? No tutaj akurat mamy mega quality, także tak wygląda marynara i nawet myślę, słuchajcie, że po prostu do tych wszystkich stylizacji będzie ona się gdzieś tam przewijała, bo no bo po prostu taką rzecz można wszędzie założyć, nie? Na każdą okazję. Kolejna rzecz to mamy tutaj przepiękną białą sukienkę. Brakowało mi takiej rzeczy u mnie w szafie. Jest to sukienka z takimi bufeczkami pięknymi i ona ma guziczki i ona jest długa. Ona jest taka za kolano chyba, bądź do kolana, ale chyba raczej za kolano. Ona jest z takiego mega rozciągliwego materiału. Materiał jest gruby, jest po prostu przecudowny. Tak, no tylko, że ja mam czarny stanik na sobie, mam nadzieję, że zobaczymy, czy mi przykryje. Ale jest naprawdę urocza, po prostu przepiękna. Tak sobie właśnie wyobrażam wiosnę. 3/4 rękawek, wiecie, ładna, biała, sandałki, tak na spacer wieczorem. Mega, po prostu mega. Okej, kochani, i mam tą sukienkę na sobie. Bardzo mi się podobają tutaj te bufki, wygląda bardzo elegancko. Oczywiście ja bym założyła bieliznę tutaj modelującą, jak również nude stanik, tak żeby tutaj to wszystko było wygładzone i żeby nie było, wiecie, jakichś tam takich podkreśleń, żeby nic nie prześwietywało. No ja mam ciemne też gacie, więc tak się trochę nie ubrałam, pod to mierzymy, ale, ale możemy sobie wyobrazić, jak właśnie, no wiadomo, no biały to jest taki kolor wymagający, bym powiedziała. Jest to na pewno kolor, w którym nie każda kobieta dobrze się czuje, dlatego że ten kolor często podkreśla nasze mankamenty, tak? Ale powiem wam, że no, mi się podoba ta sukienka, bardzo ładna. Tutaj można oczywiście ją rozpiąć, troszkę pokazać biust, bardzo ładnie. I ja sobie założę do niej też tą marynarkę. O, i mam też tą marynarkę na sobie. Powiem wam, że bardzo mi się podoba ten zestaw. Bardzo się w nim elegancko czuję.
pięknie. Myślę, że jest to fajna kompozycja właśnie na wiosnę, na lato. Fajne takie ożywiające kolory, coś innego. Marynarka mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba to, że są usztywniane tutaj właśnie te barki. Super wygląda. Ja ostatnio bardzo lubię marynarki. Powiem Wam, że często dość chodzę. No, w każdym razie tak to wygląda. Kolejna rzecz to jest spódniczka. Kolejna spódniczka jeansowa. Jeansowa spódniczka, myślę, że takich rzeczy nigdy za dużo. Fajna, wiecie, przecierana, tutaj z tyłu ma kieszenie. Ja uwielbiam takie rzeczy, ponieważ no, one zawsze gdzieś tam dobrze wyglądają. I słuchajcie, specjalnie do tej spódniczki wzięłam też taką rzecz, która po prostu bardzo mi się spodobała. To jest bluzka. Wow. Uhuhuhu. Ja pierniczę. Ale to jest ogień, jaka ona jest słodka. Zobaczcie, taka a la koszula. Ona ma tutaj takie perełki wszyte, takie bufiaste ma w ogóle te rękawy. I tutaj jest ona na haftki, właśnie jeansowe. Coś innego, dekolt strasznie duży, ale coś innego. No, w ogóle jaka ona jest wielka. Ciekawa jestem, jak ja się w tym będę czuła. Założę to razem, nie? Okej, kochani, i mam ten komplet na sobie. Powiem Wam, że no jest to mega coś innego. Szczególnie ta bluzka, ona jest po prostu tutaj taka, te bufy ma takie duże po prostu. Nie wiem, jak się do końca w tym czuję, nie wiem, czy mnie to bardzo nie poszerza. Tutaj jest ładnie dopasowana. Może wiecie co, jeans tutaj z jeansem to już trochę dużo. Może lepiej by wyglądały zwykłe po prostu czarne spodnie nawet. Bądź czarna spódnica, nie wiem. Ja je założyłam tutaj do tej spódniczki. Spódniczka jest super. Ja cały czas mam też te buciki założone. Spódnica jest super, dlatego że wiecie co, ona nie jest taka mini. Ona jest po prostu przed kolano i po prostu ja nawet takie spódnice lubię nosić w pracy. No co do bluzki, no to jest coś mega innego. Ja nie wiem do końca, jak ja się w tym czuję. Niby ładna, niby coś sobie ma, no na pewno coś sobie ma. Może po prostu tutaj za dużo jest tego jeansu, bo czuję się trochę jak, wiecie co, Britney Spears. Nie wiem. Dajcie znać, z czym byście sparowały tą bluzkę, bo kolejna rzecz to jest też spódniczka. Bardzo ciekawa, słuchajcie. Jaki fajny materiał, gruby. Słuchajcie, to jest spódniczka z szelkami. Tak wygląda i ona ma taki jakby już wszyty w sobie też pasek. Ona jest bardzo z wysokim właśnie stanem. I jest cała czarna z tyłu na zameczek. I wiecie co, ja takie rzeczy bardzo lubię. Ja się czuję w nich tak bardzo dziewczęco. I ja sobie nawet wyobrażam zwykły biały top pod spodem. I tyle. I taka właśnie spódniczka. I baletki. I super, po prostu superowa. Ale materiał świetny. Powiem Wam, że z każdym zamówieniem jestem coraz bardziej pod wrażeniem tych rzeczy. Okej, kochani, ta ostatnia rzecz, ta spódnica. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Wydłuża mi sylwetkę, podkreśla fajnie talię. Tutaj ten, tak naprawdę to można jeszcze sobie zacisnąć, ale ja lubię mieć taki jednak tutaj efekt tego wiązania, więc lubię jak widać to. Powiem Wam, że bardzo wygodna, fajna. I tak o, widzicie, mam zwykły top pod spodem, tam jakiś ubrałam swój. I słuchajcie, do tego trampki, no ja mam cały czas tutaj te szpilki, ale do tego trampki i po prostu super, na spacer. Można spokojnie wyjść. Ja tutaj oczywiście bym też majty zmieniła, no bo ja mam w ogóle majty okresowe, bo mam okres, także też taka jestem tutaj bardziej napuchnięta i w ogóle. Ale tak to wygląda. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba. To mi się bardzo, bardzo podoba i wiem, że na pewno będę często to nosić. Ostatnia rzecz. Ta rzecz może być na mnie za duża. To od razu wiem. Dlatego, że oni nie mieli jej w rozmiarze XL i wzięłam 1X.
I to jest taka sukienka, ale jest ogromna. Widzę, że jest ogromna. I na pewno będę musiała się jej pozbyć. Fajna, bo moro, nie miałam takiej sukienki, ale zobaczcie, ona jest ogromna. Ogromniasta. I ona jeszcze się rozciąga. Nie no, ona jest strasznie duża, także niestety nawet nie wiem, czy ją przymierzę, nie wiem, czy jest sens. No, strasznie szkoda. Strasznie szkoda, bo podobała mi się właśnie taka ala moro. No nic. Jednak założyłam tą sukienkę i ona co prawda no jest luźniejsza. Zobaczcie, ile tu jest miejsca. Ale powiem wam, że ja się w niej bardzo wygodnie czuję. Ona nie jest taka opięta. Wydaje mi się, że fajnie by wyglądała, wiecie co, do adidasów, do kurteczki po prostu jeansowej. Także ja sobie ją chyba zostawię, bo tak jak mówię, przez to, że ona nie jest opięta, tak jak na przykład tamta biała, to w niej się czuje tak, wiecie, no mega, po prostu trampki i kurtka, nie? Także fajnie czasami wziąć takie za luźne rzeczy, bo później się okazuje, że jednak one fajnie leżą. Także całkiem fajnie to wygląda. Może te ramionczka sobie... Ale ramionczka są regulowane, więc tutaj nie ma problemu. Fajnie, powiem wam, że zostawiam. Mega. Także kochani, dajcie znać, co wam się najbardziej podobało, która rzecz najlepiej gdzieś tam przypadła wam do gustu. Ja wam powiem, że było bardzo dużo rzeczy, które mi się spodobały. Bardzo mi się podoba marynarka, buty. Nie wiem, wszystko. Nie jestem dalej przekonana co do tej koszuli. Tej takiej, wiecie, z tym jeansowym tutaj, z tą wstawką. Może po prostu do czegoś innego by to lepiej wyglądało, a może to takie bufki, takie ogromne bufy wyglądają tylko dobrze na mega szczupłych dziewczynach, nie wiem, popróbuję, poprzymierzam, jeżeli nie będę chodzić, to ją po prostu oddam, ale kto wie, mi, że mi, jak pewnego dnia co mi walnie do głowy i po prostu w niej wyjdę do Tesco i w dresach, nie no, dobra, no, w każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądalność i za to, że jesteście. No, to do zobaczenia.